Cześć! Jak się macie w ten piękny niedzielny poranek? Mam nadzieję, że macie ochotę się trochę poruszać, rozruszać, obudzić. Co na dzisiejsze zajęcia? Jeszcze nie wiem, zrobimy jakąś improwizację. Myślę, że po skończonej sesji będziemy mieli dobre samopoczucie. Słuchajcie, to zacznijmy od podstawowych takich rozciągnięć, wyciągnięć. Otwórzmy dłonie przed siebie i podnieśmy ręce nad głowę, Parvattasana. A teraz powoli przechylmy się w lewą stronę, tak żeby poczuć mocniejsze otwieranie po prawej stronie ciała. Następnie na wdechu wróćmy do centrum i z wydechem pochylmy się w drugą stronę, jakbyśmy się chcieli przeciągnąć. I wróćmy do centrum, z wydechem opuśćmy ręce, a teraz zmieńmy splot palców, tak żeby drugi kciuk znalazł się na wierzchu. I jeszcze raz, dłonie do przodu, wdech do góry. Przeciągnijmy się, pochylmy ręce w lewą stronę, rozciągnijmy prawy bok i do góry wdech. A teraz z wydechem pochylmy się w drugą stronę, rozciągnijmy lewy bok i podnieśmy się do centrum. Z wydechem opuśćmy ręce i teraz połóżmy lewą rękę obok biodra. Troszkę odsuńmy, żeby można było się pochylić i stabilnie podeprzeć i pofruńmy z prawą ręką do boku. Postarajmy się docisnąć prawy pośladek do prawej pięty, a nawet trochę popchnąć biodra w prawą stronę i wyciągać rękę w lewą stronę. I do góry wdech. Połóżmy teraz prawą rękę na podłożu obok biodra, trochę odsuńmy od biodra i pofrujmy z lewą ręką do góry, a następnie sięgnijmy do boku, wydłużmy, wyciągnijmy się, dociskając lewy pośladek do lewej pięty, a nawet trochę biodra w lewą stronę, spróbujcie przepchnąć. I podnieśmy się. Przejdźmy teraz do klęku podpartego. I najpierw, żeby rozluźnić plecy, puśćmy totalnie kręgosłup w dół. Pozwólmy, żeby kręgosłup piersiowy wpadł do środka i kręgosłup lędźwiowy również. Jak już zapewne pamiętacie, ja tę pozycję nazywam koni Lucky Luka, czyli robimy taką zapadniętą szkapę, przelewamy się z ręki na rękę, rozgrzewając, rozciągając nadgarstki w ten sposób, uruchamiając barki i łopatki. Ciężar teraz jest sterowany rękami, ruch jest sterowany rękami. A teraz zacznijmy ruszać biodrami, jakbyśmy chcieli zakręcić hula hop wokół talii. Myślę, że każdy w dzieciństwie pamięta tą obręcz, którą się kręciło wokół bioder. Super w ogóle ćwiczenie, uważam, na wzmocnienie mięśni brzucha. I w drugą stronę rysujemy koła. Rozgrzewamy, uruchamiamy, budzimy energię, którą mamy zgromadzoną w miednicy. Ostatnie dwa koła. I zatrzymajmy ten ruch. A teraz osiądźmy na piętach, zostawmy ręce wyciągnięte przed sobą. Możemy oprzeć czoło na podłożu i zrobić kilka spokojnych oddechów. Jeśli nie możesz osadzić pośladków na piętach, zostaw w górze i pośladki niech będą wówczas zawieszone nad piętami. Czoło oprzyj sobie swobodnie na podłożu, sięgaj rękami na wprost, a pośladkami w tył, tak jakby cię ktoś za ogon ciągnął do tyłu. Czuj, jak rozciągają się boki tułowia, jak otwierają się pachy, jak otwierają się barki. I następnie wycofaj ręce, ułóż dłonie na podłożu pod barkami. Jeszcze raz wpadnij kręgosłupem do środka, podwiń palce stóp i podnieś się do pozycji psa z głową w dół. Unieś pięty, stań na palcach, unieś kolana, unieś pośladki. I sięgaj pośladkami po skosie w górę, jakbyś chciał zarzucić ogon na głowę. Teraz z wydechem pozwoli zacznij schodzić piętami w dół, naciągać podeszwy stóp, czuj jak się łydki rozciągają i jeszcze raz unieś pięty. Z wydechem znowu skieruj pięty w dół, naciągając podeszwy stóp. Jeszcze raz podnieś pięty i z wydechem znowu skieruj podeszwy stóp w dół, ale trzymaj ogon zadarty. A teraz ugnij kolana i zbliż żebra do ud. I z wydechem wyprostuj kolana i skieruj pięty w dół. Jeszcze raz, unieś pięty, ugnij kolana, zbliż uda i żebra do siebie, wydech, wyprostuj kolana i skieruj pięty w dół.
Jeszcze jedno powtórzenie. Unieś pięty. Ugnij kolana, zbliż brzuch i żebra do siebie. Zrób wdech, wydech. Wyprostuj kolana i zejdź piętami w dół. A teraz zacznij płynnie i tak trochę leniwie podchodzić rękami do stóp. Dociśnij pięty do podłoża i puść luźno tułów. Pozwól, żeby twoje ramiona oraz głowa miękko opadały, skapywały w stronę podłoża. Puść brzuch, puść tułów. Wyobraź sobie, że jesteś praniem, który suszy się na sznurku i poprzenoś ciężar ciała z ręki na z nogi na nogę i niech ręce też swobodnie falują nad podłożem. A więc obciążaj raz jedną, raz drugą nogę. Możesz troszeczkę szerzej ustawić stopy i spróbuj trochę rozbujać się, jakby trochę wiatr zaczął mocniejszy wiać i pranie na sznurku właśnie porusza się, fruwa we wszystkie strony. A teraz zatrzymaj ruch, ustaw ciężar równomiernie na obu stopach. Zrób wdech i z wydechem zbliżając pępek do kręgosłupa, kręg po kręgu zacznij się powoli, powoli rozwijać. Rozwijaj kręgosłup, rozwijaj łopatki, na końcu idą barki, a później szyja i głowa. I puść luźno ramiona. Zostań przez chwilę stojąc w tadasanie ze stopami na szerokość bioder. Niech twoje stopy i kolana będą skierowane na wprost. Pozwól, żeby barki i łopatki spływały po plecach w stronę podłoża. Skieruj wzrok na wprost. Wyobraź sobie, że jesteś szyszką albo jabłkiem na drzewie. Puszczaj ciężar w stronę ziemi. Natomiast tutaj to miejsce, gdzie szypułka przyczepia się do drzewa. Jesteś za głowę przyczepiony, przyczepiona do drzewa, więc głowa zostaje w górze, a tułów jakby zsuwa się w dół w stronę podłoża. Poczuj, jak dzięki temu wyobrażeniu wydłuża bezwysiłkowo się twoja szyja. Poczuj swój oddech, jego naturalny rytm, poczuj miękki wdech, poczuj miękki wydech. I zamykając oczy, jeśli nadejdzie okazja czy też ochota do samoistnego takiego pochylania się, jakby nami wiatr poruszał, poddawaj się temu, poddawaj się kołysaniu. A nawet możesz je na początku delikatnie wymusić. Przenoś ciężar ciała do przodu i do tyłu. I o ile stopy są zakorzenione, uziemione, niech twój tułów nie będzie sztywny, tylko pozwalaj, aby się poruszał jak fala. Czuj, jak ten ruch od stóp przenosi się wyżej na kolana, uda, miednicę i tak jakby to zakończenie fali gdzieś było na głowie. A więc pozwól, żeby twoje ciało falowało. I niech falowanie ustanie. Podnieś teraz, pofruń z rękami do góry. Zahacz kciuk za kciuk i wyciągnij się mocno w górę, następnie zrób wdech i z wydechem pochyl się w lewą stronę. Poczuj, jak wydłuża się, rozciąga się prawy bok i przenieś ciężar na prawą stronę, żeby mocniej stanąć na prawej stopie. A teraz puść lewą rękę na lewe udo i niech lewa ręka zjedzie po udzie w dół. Czuj, jak rozciąga się cały prawy bok. A teraz pofruń z ręką do góry. Jeszcze raz obiema rękami pofruń w górę. Zahacz kciuki i pochyl się, jakby twoje plecy zjeżdżały po ścianie w drugą stronę. I przenieś ciężar ciała na lewą nogę, tak żeby ta prawa noga była tylko delikatnym podparciem dla twojego ciała. A teraz puść prawą rękę i zjedź prawą rękę po łydce, a lewą rękę wyciągnij jak gałązkę. I następnie pofruń z ręką do góry i rozluźnij się. A więc za moment zrobimy jeszcze raz tadasanę. To była tadasana, tylko teraz spróbujmy zrobić tadasanę na palcach stóp. Wychyl się delikatnie do przodu, tak żeby twoje pięty stały się lekkie i pofruń w górę. Oderwij pięty od podłoża i pofruń. Pofruń teraz z rękami ku górze, jakby twoje ręce były gałęziami drzewa, swobodnie unoszącymi się na wietrze. I jeśli czujesz, że cię wychyla, nie usztywniaj się, to pozwól, żeby twoje ciało falowało. Ze stopami całymi przyklejonymi do podłoża być może było to trudniejsze. Trudniejsze było poczucie tej fali. Natomiast teraz, kiedy mamy mniejsze podparcie,
możecie zauważyć, że łatwiej wchodzimy w to falowanie, że ten ciężar ciała gdzieś tam nas zabiera, grawitacja nas teraz zabiera w tył i w przód. A jeśli czujesz, że jesteś usztywniony i trudno przychodzi ci to falowanie, to teraz wyobraź sobie, że jesteś ciałem, że jesteś liściem na wietrze, albo gałęzią na wietrze, albo praniem na wietrze. I wyobraź sobie, że teraz wieje od strony klatki piersiowej i twój kręgosłup miękko wygina się w tył, a teraz tak jakby wiało od strony pleców, pchacie do przodu ręce, głowa lecą do przodu. I znowu zaczęło dmuchać, wiać od strony brzucha, twoje ręce fruną w tył, a teraz wieje od strony pleców, pchacie do przodu i twoja głowa, twoje ramiona, twoje plecy pchane są do przodu. I jeszcze raz zmienia się kierunek wiatru, ręce fruną w tył, od strony klatki piersiowej nam wieje mocno, wygina nas, a później od strony pleców. A teraz ustaw się w pionie, jakby przestało nagle wiać i oprzyj pięty na podłożu i puść swobodnie ręce na boki. Ustaw się z tyłu, tak żeby przed tobą było miejsce na macie. I słuchajcie, przejdziemy sobie teraz takim kocim ruchem do pozycji psa z głową w dół. Ale zanim to zrobimy, jeszcze raz pofruniemy do tadasany z piętami uniesionymi. Lekko wychylam się do przodu, odrywam pięty, frunę z rękami w górze, ręce są jak takie swobodne gałązki. Teraz uginam kolana, robię utkatasanę z piętami uniesionymi. Aha, i możecie czuć, że się nogi trzęsą, być może tutaj też wychyla was do tyłu, do przodu, się trochę trzęsiemy jak galareta. A teraz spróbujcie wcisnąć pięty w podłoże i puścić luźno tułów, puścić luźno głowę. Jesteście praniem, które wisi na trzepaku, albo w ogóle jesteście dzieckiem, które wisi na trzepaku. Myślę, że każdy z nas kiedyś wisiał na trzepaku. Przypomnijcie sobie, jakie to było uczucie, bez troski. Głowa sobie majta, nogi się majtają, nikt się nie usztywnia, każdy wisi i udaje nietoperza. A teraz zacznijmy przechodzić rękami do przodu. Idziemy taki pieso, leniwy kocur, który przechodzi do pozycji psa z głową w dół. I znowu w pies z głową w dół zostańcie, unieście pięty, zostańcie na palcach, unieście wyżej pośladki, unieście wysoko biodra. I z wydechem spróbujcie zejść piętami w dół, docisnąć pięty do podłoża. Jeszcze raz, pięty do góry. I z wydechem pięty w dół. Niech wasze stawy skokowe popracują. Wdech, pięty do góry, wydech, pięty w dół. Jeszcze raz wdech, pięty do góry i z wydechem miękko pięty w dół. I teraz powoli, krok po kroku, podejdźmy rękami do stóp. Puśćmy luźno tułów, niech z naszych pleców skapuje, zróbmy wdech i z wydechem zbliżając pępek do kręgosłupa, kręg po kręgu, zacznijmy się rolować i podnosić. Super. Mam nadzieję, że się rozgrzaliśmy na początku. To teraz przejdziemy do sekwencji powitania słońca, którą robiliśmy też w tamtą niedzielę. Ale oczywiście dzisiaj sobie trochę dodamy innych figur. Stańmy na początku maty tak, żeby z tyłu było miejsce do odstawienia nóg, do przejścia do pozycji psa z głową w dół. Puśćmy ręce wzdłuż boków ciała, unieśmy punkt koronowy. Poczujmy się jak zakorzenione drzewo, wrastamy stopami w podłoże. I pofruńmy z rękami ku górze, zróbmy wdech. A teraz z wydechem ugnijmy kolana i przejdźmy do utkatasany. Pochylmy kolana nad grzbiety stóp i trzymajmy pięty w kontakcie z podłożem. Zróbmy wdech. I teraz z wydechem opierając ręce na podłoże obok stóp, pochylmy się i zbliżmy głowę do wyprostowanych nóg. Jeśli masz ograniczenia w dolnej części pleców, to zrezygnuj z tego wariantu i oprzyj, zrób pozycję narciarza. Oprzyj łokcie na udach i staraj się w tej pozycji schować kręgosłup w głąb ciała, do środka. Jeśli możesz zrobić klasyczny wariant, twoja elastyczność, twoja kondycja ci na to pozwala, to teraz oprzyj ręce obok stóp i pozwól, żeby tułów spływał miękko po udach w stronę podłoża. Nie przyciągaj się na siłę, nie zaciskaj brzucha. Wychyl się delikatnie do przodu, tak aby ciężar ciała z pięt poszedł bardziej na przody stóp.
Teraz przenieś ręce do przodu. Połóż opuszki palców na podłożu pod barkami. Lub, jeśli nie jesteś w stanie oprzeć rąk na podłożu, oprzyj ręce na goleniach. Tak powinny też zrobić osoby, które mają problem z lędźwiami. Czyli najpierw był dla Was ten wariant. Teraz możecie spróbować ten wariant. Opieram ręce pod kolanami i wyciągam się do przodu. Jeśli możesz, ręce opierasz na podłożu i starasz się wydłużać brzuch. Sięgasz pępkiem w stronę mostka, mostkiem w stronę brody. I też pamiętaj, nie siadaj z tyłu na piętach, tylko wychyl się delikatnie do przodu, tak żeby ciężar ciała był dokładnie na środkach pięt. Spróbuj położyć całe dłonie na podłożu. Możesz ugiąć kolana, żeby to zrobić. I teraz albo przestawiając nogi, jedna po drugiej, przejdź do pozycji psa z głową w dół. Może za pierwszym razem przestawmy nogi, jeszcze bez skakania. Jeśli jesteś początkującym joginem, joginką, zwróć uwagę na to, żeby pośladki i ogon były skierowane ku górze. Możesz tą pozycję zrobić na palcach z piętami uniesionymi lub próbuj zejść piętami w dół, naciągając podeszwy stóp. Odpychaj, oddalaj uda od brzucha. Poczuj oddech w pozycji. I w ogóle pamiętaj, żeby w żadnej z asan nie zaciskać, nie zamykać oddechu i też nie zaciskać brzucha. Pochyl się teraz do pozycji deski i uklęknij. Spróbujemy przejść do pozycji kija. Zasznuruj dół brzucha, tak żeby Twoje lędźwia nie zapadały się, palce stóp podwinięte i powoli zacznij zginać łokcie, prowadząc łokcie w stronę żeber. Zatrzymaj mostek i klatkę piersiową tuż nad podłożem. I odpychając się rękami, wyprostuj łokcie. Jeszcze raz, ten wariant kija. Uwaga, wdech, łokcie idą w stronę żeber. Jeśli nie jesteś w stanie zejść nisko, zatrzymaj się tutaj, na tym etapie. Jeśli możesz zejść niżej, trzymając zasznurowany dół brzucha, a więc zwróć uwagę, żeby się w dolnej części pleców nie zapadać, zegnij mocniej łokcie, zatrzymaj się tuż nad podłożem i wyprostuj łokcie. Ostatni raz, wdech, z wydechem, uginając łokcie, pochylaj się, zatrzymaj się tuż nad podłożem i pchając teraz rękami matę w stronę bioder, przejdź do pozycji psa z głową w dół. Na razie w psie z głową w dół trzymaj kolana oparte na podłożu i postaraj się rozluźnić pośladki, rozluźnić krzyż, tak żeby kość krzyżowa wpadała miękko pomiędzy pośladki w głąb miednicy. Jak lekko teraz ugniesz łokcie, spróbuj lekko ugiąć łokcie i zbliżyć kość łonową do podłoża, albo nawet dotknąć kością łonową i pachwinami do podłoża. I teraz prostując łokcie, popchnij matę w stronę bioder i podjedź troszkę z kolanami w stronę nadgarstków. Rozpychaj matę na boki, rozszerzaj obojczyki i pchaj rękami matę w stronę bioder. Poczuj, jak zaczął się rozciągać brzuch oraz jak mostek poszedł w górę w stronę brody. Teraz zrób wdech i zacznij pchać rękami matę do przodu i przejdź do pozycji psa z głową w dół. Zostań w pozycji psa z głową w dół. Pamiętaj, możesz opuszczać pięty dopiero wtedy, kiedy poczujesz, że jesteś w stanie utrzymać uniesione pośladki i dół brzucha nie zaciska się. Teraz ugnij kolana i podejdź nogami do przodu. Najpierw postaw jedną, później drugą. Ugnij lekko stawy kolanowe, pochyl kolana nad grzbiety stóp i pofruń z rękami ku górze. Przejdź do utkatasany. Wydłużając dół brzucha, pochyl się i połóż ręce na podłożu obok stóp lub, jeśli masz problem z lędźwiami, oprzyj łokcie na udach i staraj się wydłużać mostek w stronę brody. Jeśli jesteś w stanie, możesz położyć ręce na podłożu, to teraz trzymając ręce obok stóp i trzymając brzuch i żebra w kontakcie z udami, zacznij powoli prostować nogi, trzymając brzuch i żebra w kontakcie z udami. Pozwól teraz, aby czubek głowy opadł w stronę podłoża. Sięgaj czubkiem głowy w stronę grzbietów stóp. Pozwalaj, żeby żebra spływały w stronę łopatek, a łopatki, żeby spływały w stronę głowy. I teraz, żeby wyjść z pozycji, ugnij nogi. Pofruń z rękami po skosie do góry. Zrób utkatasany. Jeśli to możliwe, zejdź niżej. Pamiętaj, żeby nie zaciskać nerek i lędźwi. I pofruń z rękami ku górze i przenieś ręce wzdłuż boków ciała.
i wyreguluj, uspokój oddech. Możesz połączyć dłonie i oprzeć teraz kciuki na mostku. Zrób kilka spokojnych oddechów. Poczuj, jak bije twoje serce. Poczuj, jak być może oddech jest jeszcze przyspieszony. Czujesz, jak żebra poruszają się, jak brzuch się porusza podczas oddechu. Być może czujesz, jak wychyla cię w różne strony. Nie usztywniaj się. Poddawaj się tej wibracji, którą masz w środku i tej wibracji, która płynie gdzieś z jądra ziemi, z energii, która nas otacza, która jest w nas. Tadasana. Przenieśmy jeszcze raz ręce wzdłuż boków ciała. I w tadasanie, pochylając się lekko do przodu, unieśmy pięty i sięgnijmy rękami ku górze. Tadasana z piętami uniesionymi. A teraz zróbmy utkatasanę z piętami uniesionymi. Pochylaj się do przodu, trzymaj pięty w górze, rozciągaj brzuch i klatkę piersiową nad udami. Zostań w pozycji, trzymaj pięty w górze. Trzymaj pięty w górze, wysoko pięty i wewnętrzne krawędzie stóp połączone. A teraz postaw pięty i jeszcze raz spróbuj przykleić brzuch i żebra do ud. Jeśli masz problem z lędźwiami, z kręgosłupem, pamiętaj, pozycja narciarza. Zostajesz w tej pozycji i starasz się wyciągać tułów do przodu. A jeśli możesz zrobić więcej, wyciągnij brzuch i żebra na udach. Połóż ręce obok stóp i prostując nogi, trzymaj przyklejony brzuch i żebra do ud. Ściągnij czubek głowy w stronę podłoża i wychyl się delikatnie do przodu. A teraz przenieś ręce do przodu i zrób wklęsłe plecy. Połóż całe dłonie. Możesz zgiąć nogi, żeby to zrobić. I teraz, jeśli możesz, unosząc pięty, spróbuj skokiem i przejść do psa z głową w dół. Otwórz dłonie, rozcapiesz dłonie. Przyklej jak macki dłonie do podłoża. Najpierw unieś wysoko pięty i przechyl miednicę do przodu, jakbyś chciał, jakbyś chciała wylać kręgosłup z miednicy. Wyobraź sobie, że wylewasz teraz z miski wodę. Wylewasz kręgosłup z miednicy. Sięgaj. Teraz, kiedy już wylewasz kręgosłup z miednicy, cały czas miednica jest w przód o pochyleniu, spróbuj odciągać biodra od tułowia i sięgaj piętami w dół. Czuj, jak rozciągają się twoje łydki i przenieś ciężar mocniej na prawą nogę i na prawą rękę, a lewa noga, zobaczcie, taka odciążona. Może nawet zawisnąć w powietrzu. Teraz przenieś ciężar na lewą nogę, spróbuj docisnąć piętę do podłoża i wówczas prawa noga jest zwolniona. Może być lekko oparta, może być lekko uniesiona, ale wciskaj, próbuj wcisnąć mocno, mocniej, lewą piętę w podłoże. I spróbuj obciążyć teraz obie nogi lub ustaw je tak samo, w takiej samej relacji do podłoża. Wydłuż się, wyciągnij i przejdź do pozycji deski. Jeszcze raz ugnijmy kolana. Pamiętaj, żeby nie zapadać się na razie w lędźwiowym kręgosłupie, nie zapadać się na poziomie dolnej części pleców. Zasznuruj dół brzucha, jakbyś chciała, jakbyś chciał dopiąć jedną dziurkę w spodniach. I teraz spróbuj przejść do pozycji kija z kolanami opartymi, palcami stóp podwiniętymi. Zrób wdech, zasznuruj dół brzucha, pchając rękami matę do przodu, ten kierunek ruchu, ugnij łokcie. Wdech i wydech, wyprostuj. Jeszcze raz, wdech, wydech, ugnij łokcie. Wdech i wydech, wyprostuj. Ostatni raz, wdech, wydech, ugnij łokcie, wdech i wydech, wyprostuj. A teraz opuść biodra, pozwól, żeby kość łonowa i pachwiny opadały w stronę podłoża. Nie zaciskaj lędźwi, nie zaciskaj pośladków. Pozwól, żeby pachwiny i kość łonowa stawały się ciężkie i opadały w stronę podłoża. Rozchyl pięty, palce stóp miej podwinięte i rozchyl pięty na boki. To będzie zapobiegało zaciskaniu pośladków. Teraz lekko ugnij łokcie,
zbliż łokcie do żeber i popychając matę w stronę rękami w stronę bioder, podjedź z biodrami do nadgarstków. Możesz też trochę odepchnąć się ze stóp. Wyprostuj łokcie i staraj się teraz rękami rozpychać matę na boki. Czuj, jak rozszerzają się obojczyki i rozszerza się górna część mostka. Patrz przed siebie. A teraz zrób wdech. Zacznij rękami pchać matę do przodu i czuj, jak ta akcja z rąk wypycha cię ponownie do pozycji psa z głową w dół. I zostań w pozycji psa z głową w dół, wydłużając się, pamiętając o tych wszystkich ważnych momentach w psie, o których wcześniej mówiłam. I przejdziemy do przodu, unieśmy pięty, ugnijmy kolana i albo dostawiając nogi, albo żwawym skokiem skaczemy i uginamy kolana. Najpierw sklejamy brzuch i żebra z udami, opieramy ręce na podłożu obok stóp lub jeśli jesteś w stanie sięgnąć dalej, spróbuj rękami przejść poza linię pięt. I teraz trzymając brzuch i żebra sklejone z udami, pochyl się, ściągnij czubek głowy w stronę grzbietów stóp, ale czuj, co się dzieje z dolną częścią brzucha. Nie zaciskaj brzucha. Jeśli masz problem z plecami, pamiętaj o wariancie, który wcześniej pokazywałam. Zrób pozycję narciarza. Teraz przenieśmy ręce do przodu i spróbujmy zrobić wklęsłe plecy. A teraz, będąc w tej pozycji, unieśmy pięty. Możecie to nawet zrobić na zgiętych nogach. Najpierw z piętami uniesionymi na nogach wyprostowanych. A jeśli nie jesteście w stanie na nogach wyprostowanych, to teraz i tak wszyscy uginamy kolana. Wchodzimy kolanami pomiędzy ramiona. Odrywamy ręce od podłoża i trzymając równowagę na palcach stóp, fruniemy z rękami po skosie. Ups! Przechodzimy do utkatasany. Teraz pofruńmy z rękami do góry. Przejdźmy do urdhwahastasany. I opuszczając pięty na podłoże i ręce wzdłuż boków ciała, tadasana. Połączmy dłonie ponownie na mostku i wyregulujmy oddech. Koncentrujmy uwagę też na rytmie bicia serca, wdech i wydech nosem. Możecie delikatnie wydłużyć wydech. Kolejna sekwencja, tadasana. Przenieśmy ręce wzdłuż boków ciała. Lekko wychylając się do przodu, pofruńmy z rękami do góry, urdhwahastasana, z piętami uniesionymi. Teraz, uginając kolana, utkatasana. Balansujcie na palcach, trzymajcie wewnętrzne uda i wewnętrzne kolana razem. Teraz schodząc niżej, próbujcie zbliżać, wydłużać żebra, wydłużać brzuch. Połóżcie brzuch i żebra na udach i postawcie pięty na podłożu. Umieszczacie ręce obok stóp lub za linią pięt i prostując nogi spróbujcie zejść w dół. Ściągnąć. Sklejcie brzuch i żebra z udami i spłyńcie brzuchem i żebrami w dół w stronę podłoża. Sięgajcie czubkiem głowy do grzbietów stóp. Lekko wychylcie się do przodu. Pamiętajcie o wariancie zastępczym z nogami zgiętymi. A teraz przenieśmy ręce do przodu. Połóżmy całe dłonie na podłożu. Możecie oczywiście zrobić to ze zgiętymi nogami. I teraz spróbujmy unieść pięty. I spróbujmy stanąć na palcach i wychylić się do przodu. Możesz to robić również z kolanami ugiętymi. Spróbuj ugiąć kolana i przenieść ciężar ciała bardziej na dłonie. Pracuj rękami trochę, jakbyś chciał złapać jakąś taką okrągłą, dużą okrągłą piłkę. A więc trzymaj pięty w górze, pracuj dłońmi,
lub z nogami wyprostowanymi, spróbuj wzbić się na opuszki palców. A teraz ugnij kolana, jeśli miałeś wyprostowane, i skokiem przejdź do pozycji psa z głową w dół. Wydłuż się w pozycji psa z głową, rozciągnij się, wyciągnij się, sięgnij piętami w tył i w dół, a ogonem pośladkami ku górze. I teraz zrób wdech i z wydechem przejdź do pozycji deski. Możesz powtórzyć kij z kolanami opartymi na podłożu, albo nawet zróbmy jeszcze raz razem. Kolana oprzyjmy, zasznurujmy dół brzucha, zróbmy wdech. I teraz z wydechem, uginając łokcie, zatrzymaj się tuż nad podłogą. Pchaj rękami matę do przodu i spróbuj teraz podnieść kolana. I oprzyj kolana i wyprostuj łokcie. Jeśli nie udało się podnieść kolan, nie przejmuj się. Po prostu staraj się chociaż trochę na początek zginać łokcie do pozycji kija i prostować. Uwaga, jeszcze raz wdech, wydech, ugnij łokcie, prowadź łokcie w stronę żeber i podnieś kolana. Pchaj rękami matę do przodu, a stopami matę w tył. Oprzyj kolana i odepchnij się rękami od podłoża. Teraz przejdziemy do pozycji psa z głową do góry. Opuszczaj biodra, rozluźniaj brzuch, rozluźniaj pachwiny i pośladki, i dół pleców, i opuszczaj biodra. Niech kość krzyżowa miękko zagłębia się pomiędzy pośladki. Możesz lekko poprzenosić ciężar ciała z ręki na rękę. Ja tak się kołyszę, jakbym sobie chciała pomasować przody ud, jakbym sobie chciała pomasować pachwiny. A teraz zatrzymuję się w tym ustawieniu, lekko uginam łokcie, pcham rękami matę w stronę bioder i podjeżdżam biodrami do przodu i prostuję łokcie. Rozpycham matę na boki i też pcham matę w stronę bioder. Wtedy moje barki idą na boki i do tyłu i rozszerza się szczyt mostka. Rozszerzają się również obojczyki. Teraz zrób wdech. Z wydechem zacznij pchać matę do przodu i czuj, jak z ramion wypychasz się w górę. Przejdź do pozycji psa z głową w dół. Poczuj swój oddech. A teraz unieś pięty i albo dostawiając nogi, albo skokiem wróć do uttanasany. Zostań z opuszkami palców pod barkami, spróbuj zrobić wklęsłe plecy. Spróbuj sięgnąć mostkiem i mostkiem w stronę brody, oddalaj pępek od kości łonowej. A teraz ugnij nogi, przenieś ręce do linii stóp lub przejdź do pozycji narciarza i sklejając brzuch i żebra z udami, postaraj się wyprostować nogi. Skieruj czubek głowy do grzbietów stóp i delikatnie wychyl się do przodu z biodrami, tak żeby nie wisieć na tyłach pięt, tylko żeby ciężar ciała był na środkach stóp. A teraz przenieś ręce ponownie do przodu, ugnij kolana, unieś pięty. Naciśnij kolanami na ramiona albo zbliż kolana do ramion i zacznij łokcie uginać w stronę nóg, w stronę goleni. Czyli takie dwie akcje. Z jednej strony kolana do przodu, a z drugiej strony ramiona w tył. Te dwie powierzchnie mają naciskać na siebie. Spróbuj oprzeć golenie na ramionach i ramionami naciskaj do tyłu, zginaj łokcie w stronę bioder. I tylko tyle. Spróbuj utrzymać ten ucisk nóg na tyły ramion. A teraz zostań na palcach, pięty w górze, połącz kolana, pofruń z rękami do przodu, utrzymując równowagę. Pofruń z rękami ku górze, utrzymując równowagę. Pofruń w górę, prostując kolana. I z wydechem zejdź piętami w dół, za korzeń stopy i puść ręce wzdłuż boków ciała. Połącz dłonie na mostku i wyrównaj oddech. Na moment zamknij oczy. Niech dłoń delikatnie dotyka do dłoni, jakbyśmy pomiędzy dłońmi trzymali kartkę papieru. I z jednej strony nie chcemy, żeby się ta kartka pogniotła, ale z drugiej strony też nie chcemy, żeby wypadła.
I powoli opuśćmy ręce wzdłuż boków ciała. I jeszcze raz, wychylając się lekko do przodu, niech pięty pójdą w górę i też pofruńmy z rękami ku górze. I ponownie utkatasana, z piętami uniesionymi. Pochylaj kolana nad grzbiety stóp. Wyciągaj tułów, wyciągaj ramiona po skosie, niech będą w przedłużeniu tułowia. Nie zaciskaj lędźwi, pamiętaj, żeby nie zaciskać, nie skracać dolnej części pleców. Postaw pięty na podłożu, sklej brzuch i żebra z udami. Jeśli to możliwe, wyprostuj nogi, trzymając brzuch i żebra w kontakcie ze sobą. Jeśli nie, zostań w wyższej pozycji. A teraz przenieś ręce do przodu i spróbuj położyć całe dłonie. Być może musisz ugiąć kolana, żeby to zrobić. I to jest też w porządku. Ugnij kolana, jeśli nie możesz przy wyprostowanych nogach docisnąć dłoni do podłogi. A teraz unosząc pięty, wychyl się do przodu. Poczuj ciężar na dłoniach i pracuj rękami, jakbyś chciał zgnieść podłogę. Jakbyś chciał w dłoń wziąć grudę ziemi. Wychylaj się do przodu, żeby ciężar przejmowały dłonie, również na zgiętych nogach. A teraz albo skokiem, albo odstawiając nogi, przejdź do pozycji psa z głową w dół. Zostań w pozycji do psa i oddalaj uda od brzucha, tak żeby ciężar z rąk zabierany był na nogi. I następnie pochyl się do przodu. Opuść kolana. Zrób wdech. Z wydechem, zginając łokcie, przejdź do pozycji kija i wyprostuj łokcie. Jeszcze raz wdech. Z wydechem ugnij łokcie, zatrzymaj mostek tuż nad podłogą i wyprostuj kolana. Oprzyj kolana, wróć. A teraz podnieś kolana i jeśli możesz, spróbuj zrobić klasyczną pozycję kija. Wdech, rękami napieram do przodu, nogami napieram w tył, dół brzucha zasznurowany. Schodzę w dół, zatrzymuję się tuż nad podłożem i wpychając dłonie w podłoże, wracam do pozycji wyjściowej. Opuszczam kolana i opuszczam biodra. Opuszczam miednicę. Miękko. Balansuję z ręki na rękę. Chcę sobie o podłogę pomasować przody ud. Palce stóp cały czas podwinięte, pośladki rozluźnione. Balansujemy. Pach, skręcam głowę, patrzę na stopy. W drugą stronę skręcam głowę, patrzę na stopy. Rozluźniam miednicę. Siup. I zatrzymajmy się na środku. Rękami, zobaczcie, łokcie mam lekko zgięte. Pcham dłońmi matę w stronę bioder. Podjeżdżam miednicą do przodu, prostuję łokcie. I teraz rozpycham rękami matę na boki i pcham jednocześnie w stronę bioder. Jeśli nie zaciskasz lędźwi, nie masz problemu z lędźwiami, spróbuj teraz oderwać kolana od podłoża. A teraz wdech, z wydechem broda do mostka i wróćmy do pozycji psa z głową w dół. Pooddychaj spokojnie w pozycji psa z głową w dół, która jest super pozycją odprężającą dla naszego serca. Pod warunkiem, że kręgosłup jest wydłużony, bo wtedy ta pozycja jest bardzo korzystna dla wszystkich narządów wewnętrznych. A teraz unieś pięty, ugnij kolana i skokiem lub przestawiając nogi przejdź jeszcze raz do uttanasany. Opuszki palców z przodu, plecy wklęsłe, wyciągaj, wydłużaj mostek w stronę brody. I teraz uttanasana z głową w dół, sklej brzuch i uda ze sobą. Możesz też zrobić to ze zgiętymi nogami. A teraz uginając kolana, oderwij pięty od podłoża, ręce do przodu, ręce po skosie, utkatasana. Pofruń z rękami do góry, pofruń z czubkiem głowy do góry. I z wydechem osadź pięty na podłożu, opuść łagodnie ręce i połącz dłonie na mostku i zrób kilka spokojnych oddechów.
Spróbujemy teraz z Tadasany przejść jeszcze raz do Urdhva Hastasany i pobawić się właśnie w ten sposób, tak jakby wiatr wiał i nas nosił w jedną i w drugą stronę, co już robiliśmy na początku zajęć. Zrobimy to z piętami uniesionymi, bo wtedy jest mniej stabilności, nie usztywniamy się, łatwiej jest nam po prostu wejść w ten ruch falowania. Tadasana, pozycja góry, wychylmy się lekko do przodu, odklejmy pięty i pofruńmy z rękami ku górze. Lekko poluzujmy kolana i pozwalajmy, żeby ta fala gdzieś tam od stóp albo właściwie od rąk, tutaj może góra nas zabiera i przemieszcza się po całym ciele do przodu, do tyłu. Możecie sobie wyobrazić właśnie, że wiatr na was wieje z różnych stron, od strony brzucha, od strony pleców. Czasem gdzieś tam nogę zgubimy, pójdzie do tyłu, do przodu, bo trzeba się podeprzeć. Można stopy też dać na szerokość bioder, dajcie może szerzej stopy, będzie łatwiej utrzymać równowagę. Wieje mi teraz od strony brzucha, przegina mnie w tył, a teraz dostaję odepchnięcie i pcha mnie gdzieś tam od strony pleców. Jeszcze chwilę. I zatrzymajmy się i przejdźmy do Utkatasany. Zbliżcie stopy do siebie. Uginajcie kolana, pochylajcie kolana nad grzbiety stóp, sięgajcie rękami po skosie. Teraz oprzyjcie pięty na podłożu i z wydechem pochylając się zbliżcie brzuch i klatkę piersiową do ud. Jeśli to możliwe, spróbujcie wyprostować nogi, pozostawiając tułów w kontakcie z nogami. Teraz przenieśmy ręce do przodu. Połóżcie całe dłonie, możecie ugiąć nogi, żeby to zrobić i spróbujcie unieść pięty i zgiąć kolana, zgiąć łokcie. Unieść kolana już mamy zgięte. Unieść pięty i zgiąć łokcie. Łokcie kierować w stronę goleni. Podnieście wyżej pięty i spróbujcie nogami napierać na ramiona. Spróbujcie napierać goleniami na tyły ramion. Może spróbujcie nawet podejść trochę rękami bardziej pod nogi, żeby ramię podparło goleń. I teraz spróbujcie przenieść ciężar ciała, wspinając się bardziej na palce stóp, oddalając pięty od podłoża, przenieść ciężar ciała na dłoni. I pracujcie dłońmi, jakbyście chcieli zmiażdżyć podłogę. Spróbujcie oderwać jedną nogę od podłoża i opuścić. Drugą nogę od podłoża i opuścić. A teraz spróbujcie głowę wychylić nieco bardziej do przodu i może uda wam się obie nogi oderwać od podłoża i zbliżyć pięty do pośladków. Jeśli nie, to przynajmniej napierajcie do przodu. Teraz postawmy stopy na podłożu i z wydechem przejdźmy do psa z głową w dół. Wyciągnijmy się, wydłużmy, otwórzmy tyły nóg, otwórzmy pośladki. Pięknie nastroszmy ogon i przejdźmy do pozycji deski. I teraz macie znowu kilka wariantów. Albo deska, kij z kolanami opartymi, albo kij klasyczny z kolanami uniesionymi. Wybierzcie możliwość, odpowiednią możliwość dla siebie i uwaga, wdech, wydech, kij, wdech, wydech, wyprost. Trzy razy wdech, wydech, kij, wdech, wydech, wyprost. Ostatni raz wdech, wydech, kij, wdech, wydech, wyprost. Oprzyjcie kolana, opuśćcie biodra. Rękami popchnijcie matę w stronę bioder i podjedźcie miednicą do przodu. Połóżcie grzbiety stóp na podłożu i naciskając grzbietami stóp na podłoże, spróbujcie oderwać kolana od podłoża. Pies z głową do góry. Jeśli tu odczuwasz dyskomfort, opuść kolana na podłoże i podwiń palce stóp. Teraz daj brodę do mostka i pchając rękami matę do przodu, wróć do psa z głową w dół. I odpocznij w pozycji psa z głową w dół. Wyrównaj oddech. A teraz połącz z tyłu stopy w pozycji psa z głową w dół. Pofruń z lewą nogą do góry. I postaw następnie lewą nogę z przodu.
Spróbuj wyprostować oba kolana, tak? Dostosuj dystans pomiędzy kolanami, pomiędzy stopami, żebyś mógł wyprostować oba kolana. Pięty z tyłu dociśnij do podłoża. Ta stopa z tyłu jest może nie tak całkowicie na wprost skierowana, lekko po skosie. Parsvottanasana, rozciągnij brzuch i żebra nad prawą nogą. Sięgaj czubkiem głowy w stronę drabinek, a lewym pośladkiem do tyłu. Zabieraj lewy pośladek, jakby odciągaj lewy pośladek od lewej talii. Jeśli tutaj brakuje Ci, nie możesz dłoni oprzeć na podłożu, spróbuj tą pozycję zrobić na lekko ugiętej przedniej nodze. Chwilę zostań tak, żeby lewa noga była ugięta i trzymaj ręce na podłożu. A później spróbuj zrobić tak, że przednią nogę wyprostujesz, a tylną nogę ugniesz. To jest wariant dla osób, które nie są w stanie oprzeć rąk na podłożu. Lub jeśli nawet to nie pomaga, no to musisz mieć albo klocki, coś sobie podeprzeć, albo książki do podparcia opuszek palców. Dobrze się też sprawdza rolki papieru toaletowego. Teraz, jeśli jesteś w stanie wyprostować nogi, to przejdź rękami do tyłu. Tak jak wcześniej, kiedy klejałeś brzuch i żebra z udami. Unieś tylną piętę, zegnij tylne kolano i spróbuj spleść ręce z tyłu za kolanem. I teraz doprostuj tylną nogę, dociśnij tylną piętę do podłoża i połóż tułów na prawym udzie, przepraszam, na lewym udzie. Na udzie tej nogi, która jest z przodu. Oprzyj brzuch, oprzyj klatkę piersiową, oprzyj głowę na przedniej nodze. I spróbuj wyprostować oba kolana. Spróbuj docisnąć, przykleić prawą piętę. Teraz przenieś ręce na ziemię i przenieś je do przodu, ugnij przednią nogę, wycofaj lewą nogę do prawej, wyciągnij się w psie. Ponownie połącz stopy na środku maty. Unieś pięty. Przestaw lewą nogę do przodu. I dociśnij prawą piętę do podłoża. Spróbuj wyprostować oba kolana. Wyprostuj oba kolana. Opieraj się na opuszkach palców. Sięgaj lewym pośladkiem do tyłu. Pamiętaj, możesz tą pozycję zrobić na ugiętej nodze z przodu albo później ugiąć trochę nogę z tyłu i dostosuj tak odległość pomiędzy stopami, żeby obie stopy były w kontakcie z ziemią. A jeśli możesz zrobić więcej, to teraz przejdź rękami w stronę tylnej nogi, ugnij kolano albo nawet oderwij piętę, spleć palce rąk, tu będzie trochę niestabilnie, spleć palce rąk z tyłu pod kolanem. I teraz z wydechem wyprostuj nogę, dociśnij piętę z tyłu do podłoża, wyprostuj kolano, wyprostuj też nogę z przodu i połóż się, pochyl się, wyciągnij się na lewej nodze. Spływaj po lewej nodze w stronę podłoża. I przenieś ręce do przodu, wycofaj nogę, wróć do pozycji psa z głową w dół. Otwórz tyły nóg, otwórz tyły kolan. I następnie uklęknij. Ok, słuchajcie, myślę, że dobrze mamy przygotowane ciało do tego, żeby zrobić kilka skłonów do przodu i siadów. Zacznijmy od Baddha Konasany. Połączmy podeszwy stóp. Jeśli nie możesz przesunąć pięt do samego krocza i czujesz, że kiedy przesuwasz pięty do krocza, twoja miednica odchyla się w tył, wówczas daj nogi do przodu. Może zresztą zacznijmy z nogami wysuniętymi do przodu, tak żeby był kąt prosty w stawach kolanowych. Poprawmy rękami pośladki, wyciągnijmy do tyłu i poczujmy się, czy siedzimy dokładnie na guzach kulszowych, czyli na tych kościach pośladków.
Bardzo ważne jest, żeby siedzieć dokładnie na guzach kulszowych i żeby kość krzyżowa ustawiona była prostopadle do podłoża. Popatrzcie, teraz brzuch i kość krzyżowa ustawione są równolegle do siebie i prostopadle do podłoża. Kierujcie kość łonową w dół, żeby nie uciekać, zobaczcie, z mielizną do tyłu pochylenia, bo to jest bardzo przeciążające dla waszych pleców. Nie tylko dla lędźwiowej części, ale zobaczcie, że całe plecy się teraz garbią. I teraz, kiedy idę do przodu albo nawet do przodopochylenia miednicy, jest to dużo zdrowsze dla naszych pleców i też dla narządów wewnętrznych, ponieważ narządy wewnętrzne łączą się z kręgosłupem za pomocą powięzi, różnych tam struktur miękkich. Więc jeśli próbujemy wydłużać kręgosłup, to jednocześnie wpływamy na unoszenie narządów wewnętrznych. A więc zostańmy przez chwilę w ten sposób. Kolana, kąt prosty. I teraz poczuj, co się stanie, kiedy przyciągniesz nogi do brzucha. Czy dalej jesteś w stanie siedzieć z kością krzyżową ustawioną prostopadle do podłoża? Jeśli nie, jeśli czujesz, że odchylasz się w tył, przesuń nogi do przodu na tyle, żeby to było możliwe. Jeśli trzymasz nogi z przodu, wszystko jedno, może być to z przodu czy tu bliżej siebie, spróbuj teraz złapać rękami za golenie albo nawet niżej, za stawy skokowe i wydłużając się z bioder, wyciągając z boki tułowia z bioder, zacznie się powoli pochylać. Możesz oprzeć łokcie na wewnętrznych udach, na wewnętrznych kolanach. Pochylaj się, wydłużając brzuch i klatkę piersiową pomiędzy udami. Być może będziesz mógł przejść rękami do przodu, ale obserwuj, co się dzieje w dolnej części brzucha, bo jeśli poczujesz, że kładąc ręce z przodu, garbisz się, zaciska się dół brzucha, to nie ma sensu taka akcja w tej pozycji, bo ona tak naprawdę nam szkodzi. Więc zwróć wtedy wyżej i staraj się pochylać, ale tak, żeby ten ruch był ze stawów biodrowych, tu. Kiedy czujesz luz w brzuchu, wtedy możesz dopiero zacząć przesuwać miękko, delikatnie ręce po podłożu i możesz zacząć się wydłużać. Później oczywiście plecy się zaokrąglają, ale pierwszy ruch, początek ruchu idzie ze stawów biodrowych. I powoli wycofajmy się. Teraz dajmy nogi szerzej. Jeśli się uda, to usiądź tak, żeby stopy były na krawędziach maty. Zobacz, nogi mam zgięte. Dalej staram się kość krzyżową ustawiać do środka, czyli nie odchylam się w tył, nie siedzę w takim zaciśniętym, skróconym brzuchem. Tylko jeszcze raz. Jeden pośladek, drugi pośladek, odciągam pośladki od siebie, od tyłu, siedzę na guzach kulszowych. Mam teraz tutaj jakby większe rozwarcie, stopy są szerzej. Możesz się złapać za nogi, żeby cię nie odchylało w tył i zacznij powoli schodzić rękami po nogach, pochylając tutaj w stawach biodrowych, pochylając się. Wydłużam boki tułowia, rozciągam przód kręgosłupa i idę w przód. Możesz oprzeć, jeśli pochylisz się dostatecznie nisko, albo sobie będziesz opierał kolana, może dłonie nawet na kolanach lub łokcie na kolanach, lub zejdziesz niżej, oprzesz łokcie na wewnętrznych łydkach i wyciągniesz się do przodu. Pochyl twarz i sięgaj czubkiem głowy do przodu. Wydłużaj tułów, wydłużaj kręgosłup. Jeśli jesteś w stanie, spróbuj przejść rękami do przodu, ale zauważaj, czy nie zaciska się przy tym ruchu brzuch. I powoli
Wyprostuj się, chwyć teraz pod kolanami i spróbuj rozłożyć nogi do dużego rozkroku. Zobacz, czy ci się uda. Jeśli nie uda ci się z tego, powiedzmy, rozwarcia wyprostować nóg, to zostań z nogami, powiedzmy tak, nie do końca wyprostowanymi, może coś takiego, i podeprzyj się wtedy rękami z tyłu, bo przy bardzo przykurczonych pachwinach, sztywnych biodrach będzie was odchylało w tył. Więc spróbujcie opuszkami palców podeprzeć się z tyłu, żeby wasze plecy się nie odchylały. Albo nawet pozwólcie sobie na takie odchylenie i być może wtedy nogi wyprostujecie. I najważniejsze jest to, co tu się dzieje. Bo co z tego, jeśli wy tu się będziecie odpychali z tego miejsca gdzieś, a plecy będą tak. Nie dopuszczamy do takiego kształtu. Lepiej ustawić się w ten sposób lub nawet z nogami zgiętymi. No a najlepiej byłoby, gdybyście mogli usiąść, kość krzyżową schować, rozciągnąć nogi na boki. Myślę, że kilka osób będzie w takich, co są w stanie, kilkanaście, które są w stanie w ten sposób usiąść, więc spróbujmy. Pokazuję kilka wariantów po to, żebyście się nie zniechęcali, że joga to nie dla mnie, bo to jest dla tych rozciągniętych. Nieprawda. Joga jest i dla rozciągniętych, i dla sztywnych, jest dla każdego. A tak naprawdę to joga jest dla cierpliwych i wytrwałych. Rozciągnijmy tyły nóg i starajmy się tyłami ud i tyłami kolan naciskać na podłoże. Skręćmy się w prawą stronę, popatrzmy na prawą nogę. Skierujmy pępek i mostek w stronę prawego uda. I spróbujmy sięgnąć ręką po skosie. Niezbyt nisko, tak żeby znowu nie zaciskać tego obszaru. Prawa ręka tam z tyłu zostaje, podpieramy się, a lewą ręką gdzieś tam wędrujemy, sięgamy i czujemy, jak rozciąga się lewy bok od lewego biodra, od lewej pachwiny, i próbuję dosięgnąć do brzegu maty albo nawet wyprzedzić brzeg maty. Pracując jedną i drugą ręką, starajcie się trochę skręcać, nakierowywać brzuch i mostek na prawe udo. A teraz wróćmy, przenieśmy rękę do tyłu. Usiądźmy w pionie, lekko wycofajmy barki, dociśnijmy tyły nóg do podłoża i skręćmy się w drugą stronę. Skierujmy pępek i mostek w stronę lewego uda. Jedną i drugą ręką pracuję, jakbym miała taką tutaj właśnie śrubę. Nakierowuję mostek i pępek w stronę lewego uda. I teraz zostawmy tą lewą rękę z tyłu za sobą, a prawą ręką starajmy się sięgnąć. I od pachwiny rozciągam cały prawy bok. I idę jeszcze trochę do przodu. I wyciągam się i skręcam. I wyciągam się i skręcam, pracując jedną i drugą ręką. I wyciągam się i skręcam. Jeszcze kilka kroczków. Jeszcze moment. Wyciągam się i skręcam. Zwróćcie uwagę, żeby nie zaciskać brzucha, nie zaciskać tego obszaru. Tam mamy bardzo dużo ważnych narządów wewnętrznych i musimy o nie dbać. I wróćmy do centrum. A teraz spróbujmy przenieść ręce do przodu. I być może niektórzy z was zostaną tutaj. To będzie ich siat na dzisiaj. Nie będą w stanie zejść niżej. Ale myślę, że niektórzy mają ochotę się pochwalić przed sobą, że są w stanie zejść niżej. I spróbujcie rozszerzać ręce po krawędzi maty, przesuwać ręce w stronę stóp. Rozciągać ramiona na boki, rozciągać obojczyki. I być może uda wam się chwycić za duże paluchy. Za drugim i trzecim palcem chwycicie za duży paluch. I spróbujcie wyciągnąć mostek do przodu, oddalić pępek od kości łonowej. I teraz z długim i rozluźnionym brzuchem dopiero możecie się pochylać i w końcu kiedyś tam za parę lat zaparkować głowę na podłożu. Pod warunkiem, że dalej ta dolna część brzucha będzie rozluźniona i długa. Każdą tą pozycję, którą robimy, robimy ze świadomością, a nie po to, żeby sobie udowodnić, że mogę to zrobić. I podnosimy się powoli i zginając kolana, przechodzimy do siadu skrzyżnego. Siad skrzyżny, można pomyśleć, że najłatwiejsze, że wreszcie się skończyło, ale prawidłowy siad skrzyżny też nie jest taki prosty. Spróbujcie
kolana, stopy rozszerzyć na boki, wyciągnąć stopy na boki, tak żeby Wasze kolana były trochę węziej, mniej więcej na szerokość bioder. I teraz usiądę do Was bokiem. W siadzie skrzyżnym też bardzo ważne jest to, żeby wyciągając pośladki, tak ustawić miednicę, żeby kość krzyżowa chowała się w głąb ciała. I kręgosłup lędźwiowy też powinien być lekko schowany. I teraz zacznijmy przechodzić rękami do przodu. Idę, ale zwracam uwagę cały czas na to, co się dzieje w dolnej części brzucha. Co się dzieje z tą przestrzenią? Czy jestem w stanie, wyciągając się do przodu, wyciągając się z bioder, utrzymywać to otwarcie w dolnej części brzucha? I z wydechem pozwólmy, żeby plecy, żebra, tylne żebra, łopatki opadały w stronę podłoża. Sięgajcie czubkiem głowy do przedniej krawędzi maty i też pamiętajcie, że nie musicie głową dotknąć do podłoża. Być może niektórzy z Was do tego momentu się pochylą, ale bardzo ważna jest świadomość, jak to robię, po co to robię, jak się w pozycji czuję. I wycofajmy powoli ręce i zmieńmy skrzyżowanie nóg. Zmieńmy skrzyżowanie nóg i jeszcze raz rękami wyciągnijmy pośladki do tyłu i na boki. Wyciągnijmy się w górę. A teraz zacznijmy powoli przechodzić rękami do przodu. Idę jedną, idę drugą ręką, idę trzecią, czwartą, piątą. Wyciągam boki tułowia, ale pośladki mam osadzone na podłożu i opuszczam głowę. I poddaję się. Bardzo ważne, żeby odpuścić na końcu, już nie ma starania. Nie kierujcie się ambicją, nadmierną ambicją. Ważny jest zapał, ważna jest chęć. Bez tego nie ma rozwoju, ale też nie bądźcie nadmiernie uparci. Czasami po prostu trzeba odpuścić. I powolutku się wycofajmy. I słuchajcie, dobra wiadomość. Teraz będzie relaks. A więc połóżcie się z nogami ugiętymi na plecach. Zadbajcie o to, żeby wydłużyć kość krzyżową w stronę pięt. I powoli rozciągnijcie plecy na podłożu. Przyjcie głowę. Puśćcie swobodnie ręce na boki. Możecie kolana zostawić w oparciu o siebie i zostać w relaksie właśnie z nogami zgiętymi. Lub jeśli chcecie, to wyprostujcie je na podłożu. Delikatnie rozchylmy usta. Odklejmy język od zębów i od podniebienia i spróbujmy miękko przykleić język do górnego podniebienia. Niech się sklei, ale też nie przyciskajcie na siłę. Niech Wasze barki staną się ciężkie, jak z ołowiu, i poczujcie ich ciężar na podłożu. Poczujcie ciężar łopatek. Poczujcie wdech i wydech. I zauważajcie wrażenia, odczucia, które pojawiają się w Waszym ciele. Może to być na przykład uczucie ciepła lub zimna, uczucie mrowienia lub łaskotania, uczucie lekkości albo uczucie ciężaru.
spokoju lub napięcia. Zauważcie, jak się teraz czujecie. Teraz splećcie palce rąk, oprzyjcie dłonie na mostku, na klatce piersiowej. Przenieś prawą rękę za głowę lub lewą i przetocz się na bok. A następnie wspierając się na dłoni, powoli usiądź. Usiądź w pozycji wyrażającej godność. Połącz dłonie, oprzyj kciuki na mostku. Z wydechem pochyl głowę w stronę serca. Poczuj swój oddech. Rytm bicia serca. Poczuj wdzięczność do siebie, wdzięczność do swoich bliskich i pomyśl o wszystkich istotach na tym świecie. Prześlij im teraz życzenia, aby byli zdrowi, aby byli bezpieczni, aby byli spokojni i szczęśliwi. Przenieś teraz ręce na kolana i unosząc głowę, powoli otwórz oczy. Dziękuję Wam bardzo za wspólną praktykę. Jeśli korzystacie z moich zajęć, z moich filmów, które udostępniam na Facebooku, byłabym bardzo wdzięczna, gdybyście te nagrania udostępniali publicznie na swoim Facebooku. Zapraszam Was oczywiście też do dołączenia do naszej szkolnej drużyny, do naszych zajęć na Zoomie. Codziennie od poniedziałku do soboty prowadzimy zajęcia różnej intensywności, różne tematy. Można wykupić jednorazowe zajęcia, można sobie kupić karnet tygodniowy i z nami praktykować. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.